Zgodnie z wieloletnią tradycją, w minioną środę pierwsze liceum ogólnokształcące zaprosiło na wigilijne spotkanie rodziny wielodzietne ze Starego Miasta. Przedświąteczne spotkanie rodzin wielodzietnych odbyło się w pierwszym LO już po raz 20. Przygotowaniem Wigilii tradycyjnie zajęli się uczniowie pierwszych klas wraz z wychowawcami oraz panią pedagog Alicją Lazarowską i panią psycholog Barbarą Tochą. Organizacja przedsięwzięcia wymagała zaangażowania wielu osób ze względu na dużą liczbę gości, zwłaszcza tych najmłodszych, na których czekało mnóstwo atrakcji. Oprócz tego, że każdy dostanie paczkę od świętego Mikołaja, dostaną też prezenty, które są jakby efektem konkursów, które są dla nich przygotowane, ale także przy współpracy z Bankiem Żywności przygotowane zostały paczki dla rodzin. Paczki żywnościowe, mamy nadzieję, że to wszystko sprawi rodzinom i dzieciom, szczególnie w czasie świąt, radość, bo o to nam właśnie chodzi. Jest tutaj kilkanaście rodzin, a ponad 70 dzieci, także tradycyjnie tak to wygląda. Tak naprawdę razem z dorosłymi to jest to impreza na około 150 osób. Także wielu gości, ale im więcej gości, tym większa radość. Tradycja świątecznych spotkań rodzin wielodzietnych ma już ponad 20 lat, o czym w środę przypomniał ksiądz prałat Piotr Wyzga. Jak to wszystko się zaczęło? No, dawno to było, więc muszę sobie przypomnieć. Otóż pierwsze Wigilie organizowane były, dlatego że wcale nie my, tylko Zespół Szkół Ekonomicznych podjął współpracę z szkołą, z miastem, z Niemiec. I oni przywozili dary. To były bardzo trudne czasy dla Polski, dla mieszkańców. I od tego pomysłu, od tego pierwszego kontaktu, potem tradycję już kontynuowaliśmy, chociaż swoimi siłami. Ja chciałam jeszcze zaznaczyć, że wyjątkowo w tym roku naprawdę udało nam się pozyskać wielu sponsorów, ludzi o wrażliwych sercach, gorących, którzy chcieli też dzieciom sprawić, no, za naszym pośrednictwem radość. I myślę, że to też warto podkreślić. Może inni pójdą ich śladem.